is worth every friend you made. When you give all you got for love, you gotta give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Tak jak wam obiecałam wczoraj na vlogu, przychodzę do was z przeglądem. Przeglądem czego? Przeglądem zapachów od Made in Lab. Tych zapachów używam, one się bardzo często u mnie przewijają. Są to zapachy inspirowane drogimi perfumami różnych marek. Teraz okres przedświąteczny, zima. Marka wypuściła mnóstwo nowych zapachów. Dla kobiet jest to 8 nowych zapachów, dla mężczyzn 3. Przychodzę do was właśnie, żeby wam pokazać, jak one pachną. Może pokazać, powiedzieć. Tak, wiadomo, że to jest subiektywne, natomiast stwierdziłam, że to będzie fajny przegląd, żebyście też mniej więcej mogli sobie uzmysłowić, jak te zapachy pachną. I ja już dostałam te perfumy przedpremierowo. I tak jak widzicie, testowałam je na sobie, jak to wygląda, z czym mi się kojarzą, do jakiej sytuacji by je podpiąć. Wiecie, i tutaj wam mniej więcej w paru słowach, w paru zdaniach opiszę każde z tych perfum. Jest ich trochę, natomiast wydaje mi się, że po tym filmie będziecie wiedzieć z czym, co i jak. Także tyle w ramach wstępu, lecimy i wam będę pokazywać. Zaczniemy sobie od numeru 95 i te nowe perfumy dla kobiet są od numeru 95 do numeru 102. Wszystkie perfumy pomiędzy tymi dwoma numerami to są absolutne nowości i zaczniemy właśnie od pierwszego z nich. 95 jest inspirowany Diorem Dolce Vita. To są takie bardzo mocne, świeże, intensywne perfumy. Z tych wszystkich nowości te nie do końca są jakby w moim klimacie, no ale wiadomo, każdy lubi coś innego. To są perfumy kwiatowe, ale ja tu czuję taką mocną nutę drewna. Zapach mocno zapada w nosie. Bardzo jest intensywny, wyczuwalny. No wiadomo, że każde perfumy też trzeba wziąć pod uwagę, że z ciałem inaczej reagują. Więc to też jest tak, że u kogoś na przykład dane perfumy pachną przepięknie, u nas niekoniecznie i na odwrót. Z naszą skórą dane perfumy zyskują plus 1000 do bycia pięknymi i na nikim innym tak samo pachnieć nie będą. Wiecie, że nie będą tak ładne jak na przykład na was. I te perfumy są takie bardzo, bardzo, bardzo intensywne, wręcz trochę męskie, więc jeżeli ktoś lubi na przykład męskie zapachy albo przemycać te męskie zapachy w swoje perfumy, te będą ok. Są tutaj jeszcze dwie inne właśnie takie przemycające męskie zapachy perfumy, więc już wam pokazuję następne. To mamy 95, 96 to jest 10 na 10, dla mnie to jest sztos. Kocham te perfumy, są przepięknie. Nawet mam tutaj napisane. Zobaczcie. Wow, przepiękne. Co mogę o nich powiedzieć? To po prostu hit. Przepiękny zapach, luksusowy, mega kobiecy, w ogóle nie drażniący, bardzo świeży, bardzo eleganckie. O! Rewelacyjny, przepiękny zapach. On jest bardzo kobiecy, nie dziewczęcy, kobiecy. Jakby mój misiek przyniósł mi takie perfumy, to byłabym zachwycona. Jak się je wącha, to się czuje taką kobietę sukcesu, wiecie o co chodzi. Tak, tak one mi pachną, takie są kobiece, eleganckie, ale jednocześnie mają w sobie seksowne. O, to są bardzo seksowne perfumy. Dla mnie hit. Wiecie, że ja lubię bardzo 70-tkę, że nie wiem, czy te aktualnie nie wygrywają. To jest przesztosowy zapach. One nie mają minusów. Dla mnie przepiękne. Następne mamy 97 i te perfumy porównam wam do takich bardzo popularnych perfum, czyli Chloe. Ktoś lubi słodkość, kwiatowość zapachu Chloe, to te perfumy są bardzo podobne do nich, tylko delikatniejsze. Aż mam gęsią skórkę. Dobrze to chyba opisuje. Jest tutaj ta nuta, która w Chloe również jest. Jak dla mnie Chloe są zbyt intensywne, na przykład moja siostra je bardzo lubi, dla mnie Chloe są trochę zbyt intensywne, jakby w reakcji ze mną, tak te podobają mi się bardzo, ze względu na tą taką delikatność i dziewczęcość, w tym lekkość tych perfum. Następne mamy 98, one są niby kwiatowe, ale ja tutaj mocno wyczuwam nuty drzewne. To są właśnie te perfumy, które mają w sobie nutę takich perfum męskich, takie poważne i twarde, tak sobie je zapisałam.
czuć drzewo cedrowe, czuć cytrynę i pomarańcze. Mój mąż jak powąchał, to od razu czuł pomarańcze. Super są po odczekaniu. Wiecie, jak psikniemy, to te perfumy się tak jakby rozwijają, o, w ten sposób. Mocne perfumy nie są takie jakby kobiece, seksowne i tak dalej, tylko takie temperamentne dla kobiet, które wiedzą, czego chcą. O, tak wam będę opisywać. Chcę, żeby to było jak najbardziej obrazowe. Następne to mamy 99, przekładam kartkę. I to są perfumy inspirowane Pradą Candy. To były hitowe perfumy w tamtym sezonie i w tym sezonie jakby nakręciły się jeszcze bardziej. Są bardzo słodkie perfumy. Tutaj jak wąchamy, czujemy karmel. Jest tutaj karmel, nuty pudrowe, piżmo i wanilia. One są bardzo słodkie. Ktoś musi lubić te takie słodkie perfumy. One są bardzo zimowe i właściwie ta kolekcja jest taka bardzo zimowa. Jedne kojarzą się z takim właśnie kominkowym klimatem, inne kojarzą się z takim zimowym wieczorem, spacerem. I te właśnie, widzi się taką kawiarnię, o, książkę w tej kawiarni i wy tak pachniecie i te perfumy idą za wami. Bardzo, bardzo słodkie, bardzo, bardzo karmelowe, ale nie takie, według mnie, nie są takie ulipkowe, że aż po prostu dostajemy, nie wiem, próchnicy, nie? Nie idzie to w kierunku próchnicy. Wydaje mi się, że to są perfumy, które zimą sprawdzą się bardzo dobrze w ciepłych szaliczkach, w ciepłych kurtkach i wydaje mi się, to jest też tak, że jak wychodzimy na zewnątrz, one jakby zyskują i potem wchodząc, nie wiem, do sklepu, czy to do kogoś, do koleżanki, bardzo mocno je czuć. Następne mamy setkę. One są bardzo kremowe. Pierwsze co, jak je wąchacie, to one czuć taki krem, taki, no, takie gładkie są, o, w ten sposób. Są luksusowe i one też się rozwijają. One są kwiatowe i ewidentnie czuć w nich rośliny. Czuć w nich rośliny. Ładne, też w kierunku słodkich, ale nie tak słodkich jak na przykład te candy, tylko one są takie słodko-świeże, w ten sposób. Spoko, naprawdę spoko. Kolejne to mamy 101 i tutaj jest jakby razem z 98, gdzieś tutaj są do siebie podobne. Również mają coś z męskich perfum, te 101. Są takie bardzo unisex, o. Tak bym powiedziała. One są cytrusowe. Takie bardzo mocne, intensywne, również piękne i świeże. Nie ma tutaj nic takiej słodkości typu właśnie candy, tylko to jest taka słodka świeżość, ale jednak wchodzi w cytrynę. I 102, czyli ostatnie, które mamy, inspirowane Arianą Grande. Słodkie, przywołują takie nastoletnie chwile. Dobre będą właśnie dla takiej nastolatki, dla młodej kobiety. Są eleganckie, ale właśnie takie bardziej w kierunku młodej dziewczyny. To nie jest na przykład zapach dla mamy, tylko bardziej dla młodszej siostry, dla ciebie, jeżeli jesteś takim, wiecie, do 22 lat. Tak mi się kojarzą po prostu te perfumy. Sama używałam też podobnych. Ale przy tym są bardzo eleganckie, mają taką nutę, nie są takie, wiecie, takie byle jakie, tylko po prostu przyjemnie eleganckie. Dobra, to mamy to. Ja wiem, że to długo trwa, ale ja lubię gadać. I teraz pokażę wam jeszcze męskie perfumy, ale to już nagrywałam wcześniej, więc tutaj wrócimy się do stanu poprzedniego. Jeżeli chodzi o mojego męża, to bardzo podobały mu się 103 i 104. 105 właśnie są też kwiatowe. Mają tutaj nuty kwiatowe, męskie perfumy z kwiatem, ale więcej o nich opowiadałam chwilę temu. Z męskich zapachów Made in Lab, z nowości mamy tutaj 3 i one wylądują w kalendarzu adwentowym dla Krzysia, więc wam je tak po prostu obniucham, powiem mniej więcej jak one pachną. Zaczynamy od numeru 103 i to jest właśnie nowość. Bardzo ładne. 103 to perfumy bardzo świeże, one mają być takie z nutami drzewnymi, ale nie przytłaczające. To nie jest taki ciężki zapach dla chłopa, tylko taki bardzo neutralny, coś jak woda kolońska, taka świeża kąpiel. O, właśnie jak się je wącha, to się ma wrażenie, że facet, który koło ciebie przychodzi, jakby świeżo wyszedł spod prysznica, taki młody Bóg, wiecie o co chodzi. Tak to pachnie i wydaje mi się, że Krzysiowi się bardzo spodoba ze względu na tą niesamowitą świeżość i taką intensywność w tym wszystkim, ale nie przytłaczającą. 103 to facet, który świeżo wyszedł spod prysznica. Zaraz pakuję, bo to na pewno będzie w kalendarzu adwentowym, bo to się Krzysiowi mega spodoba. Następne to 104 i tutaj mamy... Dobra.
Ten jest bardziej taki jakby cytrusowy. Z czymś mi się kojarzy. No hej, kochanie. Czwórkę, co czwórkę? Trójkę chyba. Bo to jest powyżej jednego roku życia, tam czwórka chyba jest 2 lata. Masz kartę Rossmann? Jest tam promocja jakaś Rosnę czy coś? Ale to chyba jest, automatycznie się nabija jedno i drugie. Ostatnio kupowaliśmy chyba po 36. Nie, no weź 2. No to baj. Dobra, te. Te wydaje mi się, że będą dobre dla taty. Widzę tutaj na przykład tatę Krzysia. O. Wydaje mi się, że byłby zadowolony z tych perfum. Też są bardzo świeże. Jest tam coś takiego cięższego. To 5 to nie są perfumy dla każdego faceta. I to już Wam mogę powiedzieć. Te dwie super. Natomiast te... Aż muszę sprawdzić, jakie tu są nuty. Bergamotka, lawenda. Bardzo kwiatowe są te perfumy. Serce, kakao, irys, ambra. To jest takie otulające, ciepłe, zimowe. Taki... Jak się je wącha, to się... To się widzi taki domek w górach, gruby sweter. To widzę. Niszowe te perfumy, powiem Wam. Te nie do końca mój klimat, jeżeli chodzi o perfumy. Natomiast jeżeli ktoś lubi grube swetry, to będzie zadowolony z tych perfum. Oczami wyobraźni widzę gruby swetr, stok, grzańca. Te klimaty, takie perfumy stricte na zimę, stricte bardzo, bardzo zimowe. To tak z mojej perspektywy. Aktualnie obowiązuje promocja 3 plus 1 gratis. Nalicza się automatycznie, wrzucacie 4 pełnowymiarowe 100 ml perfumy do koszyka i automatycznie Wam się rabatuje jedna z nich i dostajecie ją za darmo. Także jest to idealny moment, żeby zrobić sobie te prezenty świąteczne. Tam Was odsyłam, linki daję w opisie. No i co? Pachnijcie ładnie! Kawa. Zapomniałam Wam kawę. Zrobić kawę i sobie o niej zapomnieć. Mam nadzieję, że udało mi się to jakoś Wam przekazać, także dajcie znać w komentarzu. Jeżeli kupicie, to też podzielcie się swoimi odczuciami. Albo jeżeli macie, to napiszcie w komentarzu numer perfum, który macie i opiszcie go po swojemu. To będzie super. Zaczynamy komentarz numerek perfum, do czym może są inspirowane i jakie są Wasze odczucia z tymi perfumami. Więc będzie super, jeżeli też pomożecie zrobić tą bazę, bo perfum jest naprawdę dużo, więc fajnie będzie się tak powymieniać. A tymczasem idę do syna mego małego, ponieważ się obudził. Tak, obudził się mały szkrab, także idziemy i się witamy. Najsłodsze. Mama jest wypachniana, więc... Mikołaj też lubi, jak mama wypachniana. Wszyscy lubią, jak się człowiek wypachni, nie? Dzień dobry. O, jaka stupa tam jest. Dzień dobry. Cześć. Tak sobie tu siedzisz? Jak się spało? Ojoj. Przebierzemy się? Opa. Opa? No pewnie, że opa. No moje, przytulam. Cześć, skarbie. Cześć. Cudu. Co tam jest? Kamera. Kamera tam jest, tak? Chodź, opa. Tutu. Musimy się przebrać. Ale tu mamy awarię. Jaka awaria? Tutaj masz bluzeczkę, włożysz ją do prania. No, tutaj. Tą bluzeczkę trzeba zabrać. Brawo, tak sprzątamy. I wkładamy do kosza na brudne rzeczy. Przepięknie, brawo! Mama jest dumna. Tamte rzeczy też włóż, Mikiś. Te, co tutaj wystają, też rzuć do kosza. Ale nie tego. To jest też kosz na pranie. To jest kosz na brudne pieluszki, a to jest na pranie. To wrzucisz do prania. No. Tak, do prania wkładamy. Tak. Brawo. Ale nie wyciągaj. Oj, oj. Mała proszę trzyma. No. Wkładamy. Super. Super, jeszcze troszkę. Ojej. Co to za spodnie, że nie chcą się wrzucić do... O, te są do kosza. Do prania, Mikuś. Mikuniu, do prania, halo, hejo, do prania. Do prania, no. Brawo, zamykamy. Brawo. Ściągamy, przebieramy pościel w łóżeczku. Chodź, tu zaraz tata przyjdzie. Powiedzmy tutaj pościel, bo... Ostatnio często śpi Krzyś z Mikołajem, tak?
A to mamy taką zjeżdżalnię, znaczy Mikołaj ma, bo... A śpię z Mikołajem, dlatego że Mikołaj czasami się w nocy obudzi i płacze i jest mi lepiej go uspać tutaj niż tak. Po prostu ten. Ale nie dlatego, że mamy kryzys jakiś. Jest, udało się prawie! Prawie się udało, wspinaczka jest! O nie! Jeszcze trochę, szybko dasz radę? Ojej! Szybko, mocno! Ojej! Jakbyś nie miał może tego w ręce, byłoby ci łatwiej. Mamy! Udało się! Prawie sam! Ale masz fajny tutaj, no nie? Do wychodzenia. To mi się spodziewał, że to będziesz tak lubił. No nie? Bo Mikołajowi kończy się miejsce na zabawki. Tak? To tu, trzeba tu, widzisz, się niektórych tam. Pozbyć. Nie o to chodzi. Musimy je gdzie poukładać. Tam się kończą? Tam się kończy. Nie ma gdzie ich poukładać, prawda? I co my z tym zrobimy, Mikołaj? Potrzebujemy jakiś regał na zabawki. 100 lat, kochanie. Gdzie damy regał, żeby poukładać te wszystkie kopary? Gdzie on będzie? O, jak się fajnie śpi. Tak sobie będziesz spał? O, kto tutaj śpi? W tym łóżeczku, tata? Tata! Mama też czasem. Tata poszedł, a my o regale rozmawialiśmy, nie? Mikiś, jak to tak? I rzuć mamie. O, super, teraz mama Mikołajowi. Hop! Tuń! Hops! Hops! Ojej! Nie! To jest nie do buzi. Wiesz, że to jest nie do buzi? Wyciągaj to. Wyciągaj to, ty łobuzie, ty. Dawaj to. Dawaj tylko to. Dawaj tylko tego łobuza. Dawaj tylko tego łobuza. Tego łobuza. Mama umie takie rzeczy? I uwaga! Oje, nie zakryło się. Jeszcze raz. I... Kto tak lubi to łyżeczko? Ja tak lubi to łyżeczko. Ale to masz przyjemnie, wiesz? Tak. Tata zaraz przyjdzie do nas. Tata. To jest Misiu. Jak robią misie? Mama nie wie, jak robią. Tak robią misie. Trochę jak potwory, nie? No. Hopsa! Mam cię. Pancy! Cześć, mama zmierzy, jakie tutaj potrzebujemy prześcieradło na to. Uważaj tam. Gdzie jest moja trąbka? Tu jest. Dobra. Chwycisz mi tam. Pościel mama już zmierzyła. 190. Super, dziękuję. Czekaj, puścisz. Uważaj, żebyś się nie przeciął. Tu musimy jeszcze zmierzyć. Tu mamy. Czekaj! Teraz nie wiem, ile mamy. Dobra, tu. Uważaj na rączki, żeby nie było ała. Czekaj, mama musi tylko zobaczyć. Takie 110. I? Co to? I jedę. Meter. Pokaż, jak się mierzy, Mikołaj. Tak się mierzy. Mhm. Tak. Brawo. Dyskutujemy, jakie by tu meble Mikołajowi dać. Mikołaj, zamkniesz drzwi? Zamknij drzwi. Brawo. Super. Ślicznie. No to chodź. Mogę ci. No chodź tutaj do nas. Chodź, chodź szybko, szybko Mikołaju. Daleń, chodź. Super. Jest Dalia? Ojej, co ona zrobiła? Psik? A ja psik. Jak chyba Dalia? A psik. Ale kichała Dalia. A psik. Dalia. Opa. Tylko to powinno być takie, wiesz co, jak na ściankach spinaczkowych. Ojej.
No i wyszedł. Brawo! To był tyle większy od ciebie, chłopak. Świetnie. Super! Świetnie! To zjeżdżanie to jest sztos tutaj. Co dzisiejmy? Trzeba iść na dół i coś wymyślić. Stoisz trzymając się tylko samochodu. Świetnie. Auta. Chodzisz tutaj? Czy będziesz jeszcze coś chcesz przynieść? Co jeszcze przyniesiesz? Będziesz do samochodziku? Trzeba było ustawić to tak, jakbyśmy docelowo chcieli mieć. Jak on tu wyszedł? Po mojej nodze. Okej. Oj. O, i tam przywali było. Ale tam jest miękko, w miarę. W miarę miękko. Tam jest deska i materiał. W miarę miękko. Bam, brum, ale super jeździ. O, zobacz, a teraz będzie też jelonek jeździł w samochodzie. Brum, brum, brum. Pidit, pidit. Bam. Bam. Tak, Dalia już tu przyszła do ciebie. Dalia się bawi piłeczką. No i dobra. Czasami się kłócą. Dalii zajmuje to mniej czasu. O, Dalia jest szybsza. Jak jej się zajął? Idziemy robić jeść. Tak, chodźmy robić jeść. Mikołaj, jesteś głodny? Tak. Na pewno jest.